Z komentarza świętego Augustyna Biskupa do Ewangelii świętego Jana. W porównaniu z ludźmi niewierzącymi my, chrześcijanie, jesteśmy światłem. Dlatego mówi apostoł niegdyś bowiem byliście ciemnością, teraz zaś jesteście światłością w Panu, postępujcie jak dzieci światłości. Na innym zaś miejscu powiedział noc się posunęła a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przeobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień. W porównaniu jednak ze światłem, do jakiego dążymy, nawet ten dzień, w którym trwamy, jest jeszcze nocą. Posłuchaj oto apostoła Piotra. Mówi on, że do Chrystusa Pana taki głos doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z nim razem byliśmy na górze świętej. Ponieważ jednak my nie byliśmy tam i nie słyszeliśmy tego głosu z nieba, dlatego mówi do nas tenże święty Piotr. Mamy jednak mocniejszą prorocką mowę a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali, jak przy lampie która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Gdy zatem przyjdzie Pan nasz, Jezus Chrystus, i rozjaśni, jak mówi apostoł Paweł, to, co ukryte w ciemnościach, oraz ujawni zamiary serc, aby każdy otrzymał pochwałę od Boga, wtedy w obliczu tak jasnego dnia przestaną być potrzebne pochodnie. Nie będziemy czytać proroctw, ani otwierać pisma apostołów, nie będziemy szukać świadectwa Jana, nie będziemy potrzebować nawet Ewangelii. Wszystkie zatem pisma świecące jak lampy w nocy tego świata, abyśmy nie trwali w ciemnościach, zostaną wtedy usunięte. Kiedy więc wszystko to zostanie usunięte, jako że nie będziemy potrzebować takiego światła, ani my sami, ani owi święci mężowie, którzy je nam przekazywali, bo i oni będą oglądać wraz z nami prawdziwe i jasne światło. A zatem, kiedy zabraknie nam tych pomocy, cóż zobaczymy? Cóż się stanie wtedy pożywieniem dla naszego umysłu? Cóż radością dla naszego wzroku? Skąd przyjdzie radość, której ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka? Nie zdołało pojąć, co zobaczymy. Proszę was, miłujcie ze mną, biegnijcie za mną w wierze. Pragnijmy niebieskiej ojczyzny, dążmy do niebieskiej ojczyzny. Pamiętajmy, że tutaj jesteśmy pielgrzymami. Cóż więc wtedy zobaczymy? Niech wam odpowie Ewangelia. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Oto staniesz u źródła, z którego otrzymałeś dotąd parę kropel. Oto ujrzysz odsłonięte światło, którego jeden promień przez zakola i załamania dotarł do pogrążonego w mrokach twego serca. By móc je zobaczyć i nie zginąć, zostaniesz oczyszczony. Umiłowani, pisze święty Jan, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, Będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Czuję, że Wasze serca wraz ze mną unoszą się ku niebiańskim wyżynom. Niemniej jednak, śmiertelne ciało przygniata duszę, a ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Za chwilę odłożę księgę, a Wy rozejdziecie się, każdy do swego domu. Było nam dobrze pozostawać pod wpływem wspólnego naszego światła. "Było nam dobrze cieszyć się nim i radować, teraz więc oddalając się jedni od drugich, obyśmy nie oddalali się od niego."